Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części Let's Play Lemmings. Tak, teraz będziemy przechodzić etap szósty, a task for blockers and bombers. Mamy tutaj 50 lemmingów i musimy uratować 20%. Tak, najpierw tutaj mamy taką cienką, nie wiem, podłogę. Możemy zablokować jednego lemminga i go brutalnie wysadzić, ponieważ właśnie ta ikonka pozwala na to, żeby wysadzić jednego dowolnego lemminga. I tak, teraz postawimy sobie drugiego blokera przy tej ściance. A. Dobra, to było dziwne. Żeby po prostu też ją wysadzić. Gdybyśmy po prostu chcieli wysadzić jakiegoś lemminga idącego, to jest ryzyko, że on nie trafi tam, gdzie chcemy. A tak po prostu sobie blokujemy jednego i wysadzamy akurat tego. Właśnie to jest przydatne w takich sytuacjach. No i to by było właściwie tyle ze stworzenia drogi dla lemmingów w tym poziomie. Więc czekamy, aż wszystkie bezpiecznie dojdą do domu. A to było dziwne, że te lemmingi przeszły. Nie zdarzyło mi się tak jeszcze. Okej. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Birders will help you here. Mamy 50 lemmingów i musimy uratować połowę z nich. A ten poziom jest bardzo prosty i przyjemny. Mamy nową funkcję o lemminga, a mianowicie taki budowniczy. Po kliknięciu na jakiegoś lemminga zaczyna on stawiać schodki, właśnie też pod kątem 30 stopni w tą stronę, w którą wcześniej szedł. No i dzięki temu lemmingi mogą się dostawać w jakieś wyższe miejsca, tak jak na przykład tutaj przez te stopnie. No i tutaj też mamy wielką dziurę, także spróbujemy zrobić tak, żeby żaden lemming tam nie wpadł. W razie czego można jeszcze wybudować schodki stamtąd na górę, ale spróbujemy zrobić tak, żeby nie wpadł. Więc każemy budować wszystkim, które będą tutaj szły. O, z jednym się nie udało. Ale dla jednego chyba nie będą budowała schodków. Bo mi uciekł spod kursora. Chociaż w sumie mam jeszcze 15 tych, to może go wyciągnę, zanim te wszystkie tutaj dojdą. Okej. Tak, jeśli lemming trafi na ścianę, to przestaje budować. Albo skręca. Przestaje. Tylko mam nadzieję, że on nie będzie miał ochoty iść w tamtą stronę do samego początku i wracać. Bo to było wyjątkowo nieekonomiczne. No wyłaź stamtąd. O, udało się. Dobra, dzięki temu będziemy mieć 100%. A ten skąd się tutaj wziął? Nie wiem, dlaczego on wracał na sam początek poziomu. Dobra, to poczekamy jeszcze na ciebie. Okej. Okay. Kolejny poziom z głowy. Uratowałam 100% lemmingów, mogę być z siebie dumna. Przechodzimy do poziomu ósmego. Not as complicated as it looks. Tak, jak widzicie, poziom jest dosyć duży i wydaje się, że może być trudny, ale to w ogóle nieprawda. Damy sobie tutaj pauzę. Możemy się przyjrzeć. Mamy jakieś takie dziwne konstrukcje, ale w ogóle nie trzeba tędy przechodzić. To jest z drugiej strony tak samo. Ponieważ te wyjście jest już tutaj, także jedyne, co trzeba zrobić, to wystarczy dać jednego blokera. No i tyle. Nic prostszego po prostu. Możemy jeszcze przyspieszyć. Teraz wystarczy czekać, aż wszystkie lemmingi spadną i wejdą przez drzwi. W ogóle bardzo lubię ten dźwięk wskakiwania lemmingów do środka. Jest taki strasznie sentymentalny. Tak, nie wiem, czy mówiłam wcześniej, ale lemmingi nie mogą się stykać z żadnymi płynnymi rzeczami, typu woda, lawa albo kwas, ponieważ albo toną, albo się palą, albo nie wiem, co może robić kwas. Albo kwas je zżera. Dobra, tego wysadzimy. No i tyle. Etap dziewiąty. As long as you try your best.
Okej. Tutaj musimy najpierw postawić blokera, żeby lemingi nie wpadały na te płomienie. Czekajcie. Trzeba trafić najpierw pierwszego możliwego, ale jeden się spalił. I teraz można się zająć przekopywaniem tej ścianki. No, niech ktoś zacznie kopać. No, i już jesteśmy praktycznie w domu. Tutaj widzę, że jakieś lemingi wracają. Strasznie duże skondensowanie lemingów w tym miejscu. Dobra, tego też mogę wysadzić. No, pierwsze poziomy są dosyć właśnie proste, bardziej takie uczące nas różnych funkcji. Okej, i przechodzimy do poziomu 10, który będzie ostatni w tym odcinku. Smile if you love lemmings. W tym momencie wszyscy się uśmiechają. Dobra, ten poziom jest już trochę trudniejszy, przynajmniej dla mnie. Najpierw postawimy tu blokera. Może być jeszcze tutaj, wtedy nie będzie problematycznie. I zaczynamy kopać. Ups! No, niestety nie wyszło tak jak chciałam, parę jakoś przeszło przez blokera. I teraz fajnie by było, jakby udało mi się, żeby lemingi kopały pod kątem. Żeby potem nie spadały tutaj ze zbyt dużej wysokości. No myślę, że ten poziom, tak jak i inne, można przejść na różne sposoby. Mam nadzieję, że tu nie będzie za wysoko. No, okej. Żegnamy blokerów. Właśnie to też jest fajne, że można na różne sposoby przechodzić różne poziomy. Zależy kto co sobie wymyśli. No. Także udało się, kolejny poziom zaliczony. To by było już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam Was do kolejnych. Pa, pa.